Jednym z adresatów apelu od przedsiębiorców zrzeszonych w ostrowieckim cechu jest prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. W piśmie datowanym na dzień 22 marca czytamy: Zaistniała sytuacja ma charakter bezprecedensowy w skali globalnej. System prawny w kraju nie wypracował jeszcze rozwiązań, które skutecznie mogłyby spowodować złagodzenie lub uniknięcie ekonomicznych konsekwencji tego stanu. Obecnie nie jesteśmy też w stanie przewidzieć rozwoju wypadków. Tymczasem przedłużająca się epidemia wiązać może się z widmem upadku i koniecznością zamknięcia wielu firm na terenie naszego regionu oraz gwałtownym wzrostem bezrobocia z tym związanym. List do samorządowców to nic innego jak apel o pomoc w obliczu nieprzewidywalnego zagrożenia i nieuniknionego, zdaniem wielu ekspertów, kryzysu. Starszy cechu Dariusz Wierzbiński w rozmowie telefonicznej podkreśla, że zwrócenie się właśnie do lokalnych władz to pierwsza i wydaje się ta najszybsza reakcja, na którą czekają lokalni przedsiębiorcy. Wiadomo, że problemem na dzień dzisiejszy są zakłady pracy, które są pozamykane, typu targowica, fryzjerki, taksówki. Dużo takich przykładów by można było mnożyć. I wyszliśmy z propozycją do pana prezydenta, burmistrzów, wójtów naszego powiatu, żeby zastanowili się, w jaki sposób mogą nam pomóc, żebyśmy nie musieli zwalniać pracowników, bo okaże się, że niedługo będziemy musieli zapłacić podatki, a no wiadomo, problemem będzie, że pieniądze, które mieliśmy pozyskać, w tej chwili nikt nie zarabia. No i to będzie problem nasz ogólny, powiatowy i całego kraju. Rząd zapowiada pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, między innymi odroczenie płatności ZUS, a nawet w przypadku, kiedy przychód pracodawcy spadnie poniżej 50% względem lutego, zwolnienie ze składek. Jednak zdaniem przedsiębiorców to pomysły i dopiero projekty, a działać trzeba już. Tu i teraz. Przesunięcie terminowe nie wchodzi w grę, bo to jest później kumulacja kilku płatności. Co z tego, że zostaną przesunięte miesiąc, dwa czy pół roku, jak później trzeba będzie to zapłacić? Także to nie będzie. A skąd mamy dobierać? Teraz najważniejsze, żeby utrzymać i zadbać o swoich pracowników, żeby oni dostali pensję, godne wynagrodzenie. To jest podstawa. A jeżeli nie będziemy mieli, że tak powiem, pomocy od państwa, trudno będzie to wszystko utrzymać. Dariusz Wierzbiński uważa, że rządowe programy antykryzysowe powinny pomóc samorządom, aby te z kolei mogły pomóc lokalnym pracodawcom. No to wszystko jest, wiadomo, skomplikowane. Miejmy nadzieję, że właśnie poprzez te pakiety dadzą możliwości naszym władzom tutaj lokalnym. Dzięki takim pakietom, które tam rząd prowadzi, wtedy wiadomo, że będzie łatwiej podjąć decyzję na rynku tu lokalnym. Zamknięte lokale gastronomiczne, ograniczony handel na targowisku, nieczynne sklepy w galeriach, a koszty są i dlatego przedsiębiorcy piszą. Szczególnym obciążeniem dla niefunkcjonujących praktycznie w tym czasie przedsiębiorców są zobowiązania publiczno-prawne, takie jak podatek od nieruchomości, czynsz wynikający z umów najmu lub dzierżawy, gdzie przedmiotem najmu i dzierżawy są lokale znajdujące się w zasobach gminy, podatek od środków transportu. Prosimy uprzejmie o wprowadzenie rozwiązań formalnych, wynikiem których wymienione powyżej zobowiązania zostałyby za drugi kwartał bieżącego roku umorzone. Zwolnienie z obowiązku za płaty podatków z uwagi na te szczególne okoliczności stanowiłyby bez wątpienia ogromną pomoc w tym ciężkim dla wszystkich okresie, kiedy brak jest jakichkolwiek przychodów. Aktualnie, co dziś udało nam się ustalić, pracodawcy proponują pracownikom urlopy. Pracownicy korzystają z zasiłków opiekuńczych, ale ta sytuacja z dnia na dzień będzie się zmieniała. W swoim apelu pracodawcy świadomi trudnych okoliczności liczą na zrozumienie i współpracę ze strony prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, burmistrzów, wójtów, gmin w powiecie ostrowieckim. Ze swej strony zrzeszeni w ostrowieckim cechu przedsiębiorcy deklarują pomoc dla ostrowieckiego szpitala, który, jak wiemy, nie jest w łatwej sytuacji ekonomicznej.